Anka gotuje. Gotuj i ty. Cześć. Zapraszam Was dzisiaj na pyszną przekąskę z ciasta francuskiego. Przygotujemy serowe paluchy. Potrzebujemy 2 arkusze ciasta francuskiego, 1 jajko, około 300 g tartego żółtego sera i 1,5 łyżki papryki słodkiej. Na początek jajko dokładnie rozkłócam w miseczce. Następnie do żółtego sera dodaję paprykę i dobrze mieszam. Rozwijam teraz arkusz ciasta francuskiego i cały przesmarowuję pędzelkiem zanurzonym w rozpełtanym jajku. No i teraz pora na warstwę sera z papryką. Zużywam połowę sera, rozkładam równomiernie, delikatnie przyklepuję, by ser się przykleił. Nakrywam wszystko drugim arkuszem ciasta i ponownie smaruję ciasto jajkiem, a następnie rozkładam resztę sera. Za pomocą noża do pizzy odcinam paski ciasta szerokości mniej więcej około 1,5 cm. Każdy pasek chwytam za końce, lekko ściskam i skręcam te końce w przeciwnych kierunkach. Powstają spiralki. I takie gotowe spiralki przekładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i wkładam do piekarnika nagrzanego do 220 stopni i piekę około 15 minut. Gotowe paluchy są złote, chrupiące i bardzo serowe. Można je podawać ustawione pionowo w szklance lub ułożone na talerzu. Mogą być przystawką lub samodzielną przekąską. Bardzo polecam i zapraszam na mój blog ankagotuje.pl. Zachęcam również ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo mocno i życzę smacznego.